Cześć, nazywam się Damian, opowiem wam, jak dobrać i podłączyć zasilacz do taśmy LED. Zacznijmy może od tego, jaki ten zasilacz powinien być. Powinien być dedykowany do oświetlenia LED, powinien mieć stałe napięcie na wyjściu 12V DC i nie może być mniejszy niż całkowita moc pobierana przez taśmę. Zasilacz tutaj, jak na przykład mamy tutaj 12 W, posiada 4 przewody. 2 na wejście, 2 na wyjście. Na wejście oczywiście tutaj podłączamy go do napięcia 230 V AC, czyli takie, jakie mamy w gniazdku, a tutaj podłączamy taśmę LED bądź kontroler. Czyli tutaj mamy czerwony i czarny przewód, czerwony plus, czarny minus. I tu jest 12V DC. Mam tutaj taśmę 2 metry, 300, dioda 3528. Cały pobiera ona na metr 4,8 W. Więc tutaj, jeżeli mam 2 metry, to całkowita moc pobierana przez tą taśmę wynosi 9,6 W. Czyli już, jak wiadomo, zasilacz nie może być mniejszy niż 9,6 W. I tutaj mam właśnie dobrany zasilacz 12 W. Dlatego, bo zawsze proponujemy, bądź zawsze staramy się dobierać zasilacze o 30, o 20% więcej, większe mocowo niż cały odcinek taśmy LED. Czyli tutaj mamy 12, to akurat w zupełności wystarczy. Jak przypominam, to taśma pobiera 9,6 W. Jeszcze wrócimy do taśmy jednokolorowej. Zakończona jest przewodami. Czteroma w sumie, bo i z przodu, i z tyłu. W tym przypadku tutaj nie mam z tyłu, ponieważ po prostu sobie ją obciąłem i zostały mi tylko dwa przewody z przodu. Mamy dwa przewodziki. Czerwony plus, czarny minus. Oczywiście tutaj jest napięcie, należy podłączyć 12 V. Inaczej jest w przypadku taśmy RGB, gdzie ma cztery przewody. RGB, czyli niebieski, czerwony, zielony i wspólny plus, czyli czarny przewód. RGB taśma też jest zakończona z jednej, jak i z drugiej strony przewodem. Przejdźmy do podłączania. Mam nadzieję, że już wszystko wiecie, jak podłączyć i dobrać zasilacz do taśmy LED. Jeżeli będziecie mieli jakieś kłopoty, to po prostu piszcie, dzwońcie do nas, tak? My z chęcią pomożemy. W następnym filmiku dowiesz się o lampach LED i ich zastosowaniu. Bądź z nami na bieżąco, subskrybuj nasz kanał. Dzięki, cześć!